Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Narcyz zboczeniec Narcyz zboczeniec angażuje się w zachowania seksualne, które są uznawane za nienormalne, nieakceptowalne. A nawet sprzeczne z prawem. Jego zachowanie seksualne różni się od tego, co jest normalne. Zwykle nie jest to pożądane, może to być niekorzystne względem ofiar, może to być przyczyną ich zmartwień, dyskomfortu, ofiary narcyza tego nie chcą, ma to na ofiarę nieprzyjemny. Lub szkodliwy wpływ wywołuje negatywne uczucia, uczucia strachu, niepokoju, lęku. Narcyz jako osoba zboczona będzie dopuszczał się zachowań seksualnych przy ofiarach. Może je prześladować, podglądać, nachodzić czy śledzić. Narcyz odnajduje nagrodę, spełnienie w zachowaniach seksualnych. Które mogą być uznawane za obraźliwe i poniżające, mogą być uznawane za przemoc seksualną. Narcyz żyje w zaprzeczeniu. Nie jest w stanie uświadomić sobie, że jego zachowanie jest nieprzyjemne lub szkodliwe, ponieważ to zaprzeczałoby jego wysokiemu mniemaniu o sobie. Jest to niemal Niemożliwe, by przekonać Narcyza, że ma jakiś problem ze sobą. Narcyz nigdy się nad tym nie zastanawia, jest niezdolny do autorefleksji. Zamiast tego narcyz znajdzie wady w tobie czy w osobie, na której dopuszcza się nadużyć. Narcyz rozwinął mechanizmy obronne. Mechanizmy radzenia sobie z unikaniem wewnętrznych konfliktów, niezależnie od jego zachowania. Obroną narcyza jest uzewnętrznienie konfliktów i przerzucenie odpowiedzialności na innych ludzi. Narcyz żyje chwilą, żyje krótką chwilą i natychmiastową nagrodą, natychmiastowym zaspokojeniem własnych potrzeb. Uważa, że ludzie to pionki w jego grze, marionetki w jego teatrze, które może przesuwać zgodnie z jego wolą, z jego upodobaniami. Jeśli osoba, źródło zasilania jest dla narcyza użyteczne, to będzie poświęcać mu uwagę. Narcyz wtedy będzie przyjacielski. Lecz gdy już ktoś jest niepotrzebny, nieprzydatny, nie ma zastosowania, to narcyz zapomni, że taka osoba nawet istniała. Narcyz nie ma empatii dla swoich ofiar, lecz rozpoznaje to, jak jego niewłaściwe zachowania seksualne przyczyniają się do samopoczucia ofiar. Narcyz rozpoznaje to, że ofiary doświadczają strachu, niepokoju, smutku czy złości. To może być czymś, czego narcyz oczekuje. To może stanowić jego nagrodę. Dominacja i kontrola sprawiają narcyzowi radość. Wykorzystywanie kogoś, doprowadzanie go do skrajnych uczuć i emocji, poniżanie, degradacja, sadyzm. Narcyza nie interesuje miłość, nie interesuje go więź z drugim człowiekiem. Skupia się na uprzedmiotowieniu swojej ofiary, skupia się na wykorzystywaniu ofiary tak, by samemu uzyskać zaspokojenie seksualne. Gdy narcyz Tobą manipuluje, gdy wywołuje w tobie desorientację, to przynosi mu radość. Narcyz nie jest zdolny do zastanowienia się nad sobą, nad swoim postępowaniem. A jego zachowania seksualne mogą być niechciane, mogą być nieodpowiednie. W umyśle narcyza to wina ofiary. Narcyz uważa, że ofiara nie zdała sobie sprawy z tego, co robi, a skoro nie może tego rozgryźć, to na to zasługuje. Taki jest tok rozumowania narcyza, kiedy dochodzi do nieodpowiednich. Niewłaściwych zachowań seksualnych z jego strony. Narcyz odczuwa w środku pustkę, lecz nigdy się do tego sam przed sobą nie przyzna. Stara się zarządzać tym uczuciem, używając innych ludzi. Z tego powodu, zwykle Narcyz nienawidzi lub zazdrości innym ludziom, ludziom, którzy wiedzą, jak żyć. Wiedzą, jak cieszyć się życiem i obecną chwilą. Narcyz zazdrości ludziom, którzy są zdolni do miłości, będzie usiłował pozyskać pewne cechy od swoich ofiar, a w trakcie tego procesu ofiary zatracą te cechy u siebie. Narcyz, można powiedzieć, zamieni się rolą ze swoją ofiarą, oskarży i przekona ofiarę. Że jest odpowiedzialna za wszystko to, co złe, za wszystkie niepowodzenia. Niechciane, niepożądane zachowania seksualne narcyza są niemoralne, są nieodpowiednie, nieprzyjemne i szkodliwe względem drugiej osoby, są nieraz sprzeczne z prawem. Narcyz jako osoba zboczona. Kontynuuje takie zachowania, ponieważ skupia się wyłącznie na sobie i jest pozbawiony empatii. Narcyz jest często uzależniony od pornografii, chce przenosić na swoje ofiary to, co oglądał. Z powodu represji seksualnej narcyz staje się zaburzony seksualnie, staje się hiperseksualny, staje się seksocholikiem. Uwzględnia tylko i wyłącznie własne potrzeby, własne pragnienia, często kosztem drugiej osoby, działając na niekorzyść drugiej osoby. Seks z narcyzem nie ma nic wspólnego z miłością. Pożądanie nie ma nic wspólnego z miłością. Narcyz nie rozumie, jak czuje się druga osoba, lecz rozpoznaje emocje. Wśród swoich ofiar. Rozpoznaje strach, niepokój, smutek i gniew. Narcyz będzie używać tych emocji do dalszego wykorzystywania. Jest to coś, co może stanowić dla narcyza nagrodę, może go to zaspokajać. Narcyz nie widzi żadnego problemu, jeśli cię czymś zarazi, nie będzie stosował zabezpieczeń. Narcyz jest tak jak osoba chora na grypę czy innego wirusa, bakterie, grzyba, pasożyta, jest chory i roznosi choroby, czy to drogą kropelkową, czy płciową. Każdy kontakt seksualny z narcyzem jest rosyjską ruletką, ponieważ narcyz będzie podejmował różne ryzykowne zachowania seksualne z wieloma osobami. Będzie przekraczał twoje granice, będzie cię zmuszał do określonych czynności, nie będzie pytał cię o zdanie, jednocześnie będzie się przechwalał, będzie cię porównywał z innymi i będzie cię krytykował, zawstydzał i wpędzał w kompleksy. Według narcyza to zawsze jego ofiara jest winna tego, że jest wykorzystywana seksualnie. Ponieważ nie zorientowała się, że to przemóc i manipulacja. Narcyz chce mieć w domu Ciebie, a poza domem chciałby zrobić to z połową świata. Będzie ten cel realizować. Umów się na prywatne sesje napisz na autentyczni 23. małpagmailcom Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.